W zeszłym roku pokazywałem Wam na kanale test.hpl odkurzacz, odkurzacz automatyczny, odkurzacz, który jest robotem z firmy iRobot. Zdecydowałem się na jego zakup, no i nie omieszkałem pokazać Wam, jak się to urządzenie spisuje. Do dnia dzisiejszego jestem z niego jak najbardziej zadowolony i wydaje mi się, że był to udany zakup. Dzisiaj, dzięki uprzejmości firmy iRobot, przedstawiciela polskiego, mam przyjemność zapoznać się z kolejną wersją robotów, które przydają się nam w domu. Tym razem jest to robot, który będzie zajmował się myciem podłogi. Tak więc nie czekajmy dłużej, zajrzyjmy do pudełka, jakie akcesoria się tam znajdują. Na początku znajdziemy sobie płyn, jak widzę, do mycia podłogi. Znajdziemy dość potężny akumulator. Oprócz tego dwie baterie R14. Otrzymujemy również zasilacz, którym będziemy ładowali urządzenie. To jest chyba taki sam, jak był w przypadku poprzedniego modelu, czyli tego, który Wam pokazywałem, tego odkurzacza. Oraz dostajemy taką latarnię na podczerwień. I ta latarnia na podczerwień będzie nam wyznaczała takie sekcje, które będziemy chcieli akurat umyć. Mamy i samo urządzenie, samego robota, który będzie się zajmował porządkami w naszym domu. Podobnie jak w poprzednim modelu, robot jest wyposażony w rączkę, dzięki której będziemy mogli go przenosić z pokoju do pokoju, z miejsca na miejsce. Można sobie go używać i do czyszczenia kuchni, i do czyszczenia łazienki, i do czyszczenia pokoi. Generalnie tam, gdzie mamy jakieś kamienne, płaskie, pozbawione dywanów powierzchnie. Jak widzimy, na górze mamy trzy sterujące przyciski. Tutaj widzimy sensor, który będzie odbierał informacje od tej kurtyny, od tak zwanej wirtualnej ściany, żeby do pewnych miejsc to urządzenie nie wjeżdżało. W bardzo prosty sposób jesteśmy w stanie zwolnić pojemnik na wodę. Co ciekawe, urządzenie pracuje w ten sposób, że zawsze myje czystą wodą. Nie tak jak mamy wiadro po mopie, że cały czas tą wodą coraz brudniejszą myjemy powierzchnię. Tylko tutaj mamy jak gdyby dwa zbiorniki. Zbiornik na niebiesko oznaczony na wodę czystą. Od razu jest tutaj kubeczek, który będziemy mierzyli, odmierzali odpowiednią ilość płynu do mycia, oraz mamy później zbiornik na wodę brudną, z której po zakończonym procesie będziemy stąd wylewać wodę, która nam się ubrudziła w trakcie mycia. Słuchajcie, nie da się ich zamienić, bo są różnej wielkości, tak więc nie da się tutaj pomylić tego wody czystej z wodą brudną, kapselka, którym sobie to zakręcamy. Jak widzicie, również tutaj są jakieś takie kontakty, czyli będzie pewnie w środku umieszczony jakiś sensor, który będzie nam tutaj o tym informował system, czy ta woda jest, czy tej wody nie ma, w jakich ona jest ilościach w środku nalana. Zobaczmy teraz, jak z tej strony wygląda to urządzenie. Widzicie, tutaj jest to gniazdo, gdzie te kontakty się będą znajdowały z tego pojemnika z wodą. Wszystko mamy ładnie oznaczone. Na żółto są te elementy, które przyciskamy i możemy je zdjąć. Ja może urządzenie na drugą stronę przełożę. Jak widzicie, dwa kółeczka, również tak jak to było w poprzednim modelu, plus dodatkowe kółko przednie, czyli trzykółkowy napęd. W zasadzie napędzane są tylko te dwa koła, to jest, można powiedzieć, luźne. Mamy przegródkę na schowanie baterii, która była w zestawie. Bateria dość dużej pojemności, 3000 mAh, 14,4 V. Bateria niklowo-kadmowa, nie litowo-jonowa. Trochę mnie to zdziwiło, myślałem, że to już jest standard, litowo-jonowe wszędzie. Instalujemy baterię w prosty sposób, nie da się jej włożyć w drugą stronę. Zamykamy to chodzi dość ciężko z tego względu, że tam są styki, które musimy po prostu docisnąć tą klapką, którą zamykamy baterię. Mamy tutaj również styki do ładowania na podstawce ładującej. Niestety ona nie jest w zestawie, jest pewnie jako akcesoria dostępne. I teraz sam element myjący. Również tutaj mamy dźwignię, którą możemy zwolnić. Jest szczotka w środku, która będzie nam pewnie wirowała
i zbierała te wszystkie zanieczyszczenia, które są na podłodze. To wszystko jest w ogóle tutaj, słuchajcie, wyposażone w takie gumowe ściągaczki, zbieraczki, które będą nam pewnie tą wodę zaciągały. Jest tutaj również taka szczotka i cały ten element również jest w dość łatwy sposób demontowany. Tutaj instalacja tego wszystkiego jest bardzo prosta. W zasadzie konserwacja może się dla leniwych do tego ograniczać, że po prostu te elementy raz na jakiś czas po prostu kupimy nowe, wyrzucimy stare, włożymy nowe i to jest wszystko, co będziemy musieli z tym odkurzaczem robić. Przycisk info nam mruga, zobaczmy, co odkurzacz nam chce powiedzieć, z tego względu, że on komunikuje się z nami głosowo, tak więc podstawowa znajomość angielskiego będzie przydatna, żeby zrozumieć komunikaty, jakie do nas odkurzacz podaje. I'd love to start cleaning, but my battery isn't quite full. Please charge me completely. No, także mamy teraz troszkę czasu na naładowanie urządzenia i przede wszystkim przeczytanie instrukcji, żeby tutaj czegoś nie pomotać. Może warto jeszcze wspomnieć, w jaki sposób będziemy ładowali to urządzenie, bo tak jak widzieliście, nie ma podstawki, która jest ładująca. Mamy tutaj taką gumową zaślepkę. Ją otwieramy, wpinamy zasilacz. Zasilacz podłączamy do zasilania, czyli do sieci 220 V. I w tym momencie rozpoczyna się proces ładowania. Zwróćmy uwagę na układ sensorów, oprócz tego, o którym mówiłem, będącego czujnikiem wirtualnej ściany. Cała ta przednia część robota jest pokryta takim półprzezroczystym plastikiem. Tam się znajduje seria różnego rodzaju czujników. Również cały przód jest takim przodem zamocowanym elastycznie i w momencie, kiedy urządzenie będzie dojeżdżało do jakichś przeszkód, po prostu również tego typu sygnał, że nastąpiło zderzenie z przeszkodą czy oparcie się o przeszkodę, będzie przekazywane do systemu. Oczywiście również na spodzie znajdują się stosowne czujniki. Widzicie, w tych miejscach ma nam to zapewniać bezpieczeństwo tego urządzenia w momencie, kiedy ono by dojechało gdzieś do schodów, żeby nam po prostu ze schodów nie spadło, nie zjechało. Tak więc i o tym producent pomyślał. Bateria naładowana. Zgodnie z tym, co wyczytałem w instrukcji, producent zaleca, aby pierwsze ładowanie trwało minimum 8 godzin. No, u mnie trwało grubo ponad 24 godziny ze względu na to, że po prostu nie miałem czasu go już wczoraj wytestować. Także mamy znowu kolejny dzień rano, jest już naładowany odkurzacz. Jak widzicie, świeci się dioda na zielono baterii. Odłączam zasilanie, mogę sobie go włączyć. I jak widzicie, zapalił nam się panel sterujący. Mamy przycisk info. I'm ready to get started. What size room am I cleaning? Otrzymujemy informację, żeby wybrać rozmiar pokoju. Mamy dwie opcje jak gdyby pracy. Pokoje do 14 metrów kwadratowych i pomieszczenia o rozmiarze od 14 do 28 metrów. Zaraz rozpocznę tutaj jeszcze proces tankowania wody do tego urządzenia. Słuchajcie, z tego, co wyczytałem również w instrukcji, będą trzy kroki jak gdyby pracy tego odkurzacza. Pierwszy krok to będzie zbieranie luźnych drobin i zwilżanie. Drugi krok to będzie szorowanie i ściąganie zużytej wody. I trzeci krok to będzie zasysanie wody. Tak więc ten wskaźnik tutaj będzie nam pokazywał, na którym etapie tego czyszczenia jesteśmy. Ja go tutaj zaraz na pierwszy rzut wrzucę do mojego w miarę czystego pokoju. Ustawię jeszcze tylko kilka wirtualnych ścian, żeby zobaczyć jak... Znaczy w sumie jedną wirtualną ścianę. Zobaczę, czy nie mam gdzieś od mojego starego odkurzacza wirtualnej ściany, to może ustawię dwa i wtedy będę Wam mógł zdać relację, jak sobie z tym rozwiązaniem sprzęt radzi. Odkurzacz, słuchajcie, cały czas mówię na to odkurzacz, tak naprawdę jest to robot myjący podłogę, wybaczcie mi to zapożyczenie, ale jakoś tak odkurzacz silnie jest zakorzeniony w mojej głowie, że pewnie będę się cały czas mylił. Muszę się przyzwyczaić do nazwy robot. Odpalony robot już kilka kursów wykonał, pojeździł, potestował, pokazał, co potrafi.
No i teraz pora na takie moje krótkie podsumowanie, żebyście wiedzieli, czy warto tego typu urządzenia kupować i do czego warto tego typu urządzenia kupować. Jeśli chodzi o wirtualną ścianę, ta, która była w zestawie, funkcjonuje poprawnie. Raz udało mu się przedrzeć w obszar, który był odgrodzony tą wirtualną ścianą. W innych kilkunastu przypadkach takie coś nie miało miejsca. Moja stara wirtualna ściana od poprzedniego modelu nie funkcjonuje z tym modelem, czyli pewnie jest w jakiś sposób niekompatybilna. Fajnie mieć dwie takie wirtualne ściany, szczególnie jeżeli macie duże pomieszczenia do czyszczenia, gdyż warto je podzielić na pewne sekcje, żeby ten odkurzacz nie jeździł po całym, powiedzmy, 80-metrowym salonie, bo wtedy nie spisze się to zbyt dobrze. Lepiej go podzielić na takie sekcje, tam jak producent nam zaleca, do 28 metrów kwadratowych pomieszczenia powinny być. Myślę, że po 20 metrów kwadratowych, po 15 metrów kwadratowych, jeżeli w takie sekcje byśmy to podzielili, duże pomieszczenie, wtedy to ma sens. W normalnych pokojach, w normalnych pomieszczeniach, o normalnych rozmiarach, czyli standardowe, nie wiem, 3x4, 4x4, 4x5, to bez najmniejszego problemu się spisuje. Pamiętajmy przez to, że biorąc takie urządzenie na służbę, nastawiamy się na to, że ono będzie pracowało dość często, czyli nie czekamy, aż się nam zapuści pokój, nie wdeptujemy tabliczki czekolady w płytki, bo w tym momencie na pewno ono nie podoła, ale w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, wrócimy z dworu, wejdziemy gdzieś brudnymi butami i uruchomimy to urządzenie, ono bez najmniejszych problemów daje radę. Ja nawet przeprowadzałem takie testy, specjalnie wziąłem buciory, połaziłem trochę gdzieś po niezbyt czystej okolicy, pozostawiałem ślady, zresztą na tym przykładowym pokoju, który macie, że wam to myję, mam nadzieję, że to będzie widoczne, będziecie widzieli właśnie te ślady z butów. Odkurzacz, robot przejechał, umył tą podłogę i potem nie było żadnego śladu. Specjalnie robiłem to na białej powierzchni, tak żeby było widać, czy faktycznie on sobie daje radę. Sam płyn dołączony do tego zestawu, bardzo przyjemny zapach, niewielka ilość, dwa korki, producent zaleca, żeby wlewać na ten zbiornik, który się montuje w odkurzaczu. Ten płyn również można dokupić bez najmniejszego problemu. Nie wiem, czy jest możliwość stosowania zwykłego płynu do mycia podłogi, bo akurat takich eksperymentów nie robiłem, ponieważ jest to urządzenie powierzone i muszę sobie tutaj dbać o nie, żeby w dobrej kondycji je oddać. Jeżeli macie doświadczenia, czy innego typu płyny można używać, napiszcie w komentarzu, chętnie poczytam. Osoby, które posiadają ogrzewanie podłogowe, mogą zwrócić na to uwagę, że jeżeli będzie ten odkurzacz, ten robot musiał pracować na dużym obszarze, ta woda będzie dość szybko wysychała. Nie wiem, czy jest to wskazane, czy nie jest to wskazane. Ja robiłem to i na takiej podłodze. Faktycznie w tym pokoju, gdzie jest ogrzewanie podłogowe, szybciej to sobie schnie, ale podłoga również była wymyta i wyczyszczona. Zawsze, nawet w pokoju, który był czysty, tak jak ja robiłem test na swoim pierwszym pokoju, gdzie w zasadzie on był zaraz po myciu podłogi, zawsze trochę tego brudu się znalazło. W momencie, kiedy opróżniałem ten pojemnik, ten brud został. No, widać było, że ta woda nie była czysta. Na podłogach nieogrzewanych zostaje trochę wody po myciu, ale ona wysycha i nie zostawia plam. W momencie, kiedy pierwszy raz mył daną powierzchnię, pojawiały się mazy i trochę byłem przerażony, że jest jakiś problem, ale okazuje się, że prawdopodobnie poprzednio myte klasycznymi, archaicznymi metodami, czyli mopem, podłogi były umyte z zbyt dużą ilością płynu do podłogi i po kolejnych przejazdach robota już ten efekt nie występował, czyli te mazy zniknęły, nie było nadmiaru tego płynu, bo stosowałem się zgodnie z tym, co producent zaleca, czyli dwa koreczki płynu na zbiorniczek wody. Przy stosowaniu tego typu urządzeń ważnym jest, żeby po każdej pracy to urządzenie wyczyścić, czyli wylać tą starą, brudną wodę, przepłukać ewentualnie zbiornik, jeżeli mielibyśmy totalny jakiś nieporządek, totalny brud, i umyć głowicę czyszczącą. To się nazywa głowica czyszcząca, zgodnie z instrukcją, taką nazwą będę tutaj operował. Nie jest to trudne, bo jak widzieliście, odpięcie tej głowicy czyszczącej nie stanowi żadnego problemu. Wrzucamy ją normalnie pod bieżącą wodę, bo zawsze mogą się jakieś włosy zaplątać, jakieś inne elementy. To samo dotyczy się odkurzacza, też trzeba raz na jakiś czas albo wymienić szczotkę, albo ją wyczyścić, ponieważ jeżeli nie będziemy dbali o tą czystość, to na pewno wydajność tych urządzeń w funkcji czasu będzie malała, tak więc to jest istotną kwestią. Podsumowując, samo urządzenie przypadło mi bardzo do gustu. Myślę, że się pojawi na liście, chciałbym je mieć. Moje doświadczenia z odkurzaczem już ponadroczne, albo nawet i dwuletnie
wskazują na to, że takie urządzenie często używane, szczególnie jeżeli nie mamy zbyt wielkiej powierzchni zadywanionej czy zawykładzinowanej, jest rozwiązaniem idealnym. U mnie w przypadku odkurzacza, taki odkurzacz w zasadzie prawie codziennie albo co drugi dzień po domu jeździ i stara się zbierać te nieczystości, które się pojawiają. I muszę Wam powiedzieć, że pomimo tego, że jest to dość częsta praca, czyli nawet potrafię z dnia na dzień uruchomić ten odkurzacz, to on już jest w stanie zebrać brud, czy też jak jest podłoga, no to może podłoga się tak szybko nam nie brudzi, ale mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, żeby te urządzenia pracowały na bieżąco, żeby nie doprowadzić do jakiejś takiej sytuacji super, mega zabrudzonej podłogi, bo wtedy no nie ma innej możliwości, tylko trzeba szczotę na kolana i szorować.